Zadanie. Uzasadnij, że liczba A równa 9 do 2015 potęgi plus 2015 jest podzielna przez 2, czyli inaczej parzysta. Nie będziemy dodawać tych dwóch liczb, ponieważ pierwsza liczba 9 do potęgi 2015 jest bardzo dużą liczbą, ale w łatwy sposób możemy obliczyć ostatnią cyfrę liczby 9 do potęgi 2015. Więc tutaj będziemy szukać ostatniej cyfry. Aby ją znaleźć, wyznaczmy 9 do pierwszej to jest 9, 9 do drugiej to jest 81, 9 do trzeciej to jest 729. Jeszcze wyznaczmy 9 do czwartej to jest 6561. Tutaj już nawet nie musiałbym tego wymnażać dokładnie, ponieważ interesują nas tylko ostatnie cyfry w tym naszym potęgowaniu. Widzimy, że gdybym chciał jeszcze kontynuować 9 do 5, na końcu byłaby 9. Dlaczego? Podczas mnożenia pisemnego tejże liczby razy 9, 1 razy 9 daje nam właśnie 9. Więc tutaj na końcu byłaby 9. A kolejna liczba 9 do 6, tutaj 9 wymnożę razy 9, 9 razy 9 to jest 81 i 8 dalej. Więc tutaj łatwo możemy wyznaczać ostatnie cyfry. I widzimy, że przy nieparzystych potęgach mamy 9. Widzisz, tutaj jest 1, więc mamy 9. Tu jest potęga nieparzysta, na końcu mamy 9. Tutaj mamy 5 nieparzystą i ostatnia cyfra to 9. Tutaj również mamy nieparzystą liczbę w wykładniku, więc na końcu będzie stała 9. I teraz możemy już przejść do wyznaczenia ostatniej cyfry naszej liczby. Przepisujemy 9 do 2015, dodać 2015 równa się. Tę liczbę zapiszemy jako pewien ciąg cyfr, tutaj zaznaczam to kropeczkami i na końcu jest 9. Dodać 2015 równa się. I widzimy, że dodawanie pisemne należy zacząć od cyfry jedności, więc należy dodać 9 do 5. I ostatnią cyfrą będzie 4. 9 plus 5 to 14, więc piszemy 4, byłoby 1 dalej. Tutaj kolejne cyfry już nie będziemy wyznaczać, ponieważ to byłoby bardzo trudne. Ostatnią cyfrą tej sumy jest 4, zatem liczba jest parzysta i jest podzielna przez 2, co możemy zapisać. Piszemy odpowiedź. Ostatnią cyfrą liczby naszej danej jest 4, zatem jest podzielna przez 2.